Pomówmy sobie o budowie Samsunga Galaxy S4 Zoom. Obudowa w całości została wykonana z twardego polerowanego plastiku. Wstawki imitujące metalowe ramki są też plastikowe. Dodatkowym elementem jest metalowy obiektyw aparatu, który nadaje wyrazistości tej konstrukcji. Całość wygląda bardzo dobrze i podczas użytkowania nie zaobserwowałem żadnych problemów w związku z tym, że zastosowano plastik, a nie inne materiały, jak choćby aluminium czy szkło. Do stworzenia oczywiście tej obudowy. Osobiście uważam, że plastik to najlepszy materiał do telefonów komórkowych. Jest lekki, wytrzymały i bardzo dobrze wygląda. O, tak to wygląda. A uwagi innych, że plastik Samsunga to tandeta, to nic więcej jak zbędne bicie piany. To jest moje zdanie, oczywiście każdy ma swoje. Plastik sprawdza się świetnie i wygląda bardzo dobrze. A to, że się palcuje, rysuje, to normalne i każdy z nas to bardzo dobrze wie. Wszystko, co się zużywa, musi się ścierać, muszą być jakieś minimalne ślady użytkowania. No chyba, że wsadzimy telefon sobie w jakiś pokrowiec, no i trudno, żeby się tam coś obcierało. No chyba, że jakieś rogi dotykające właśnie tego pokrowca. Ekran też się przecież palcuje, rysuje i nikt nie widzi w tym problemu. Naturalnym jest, że rzecz się zużywa i nosi ślady użytkowania. Ważnym jest, czy wygodnie nam się z telefonem obcuje na co dzień. Czy nie stwarza problemów, że musimy z nim się obchodzić jak z jajkiem, co może wkurzać. Przykonstrukcja Samsunga nie ma takich obaw. Po prostu używam i nie martwię się o nic. Rozumiecie, kładę, może nie, że czaskam, ale kładę spokojnie telefon, nie obawiam się o to, że zaraz coś pęknie, czy w kieszeni coś się uszkodzi i tym podobne. Mówmy sobie teraz może o wadze tego urządzenia. Jest to 208 gramów. Porównując do najnowszych konstrukcji, jest to sporo. Ale uwierzcie mi, w niczym ta waga nie przeszkadza. No chyba, że używalibyście telefonu do biegania po lesie w krótkich spodniach, to ta waga może powodować drobne utrudnienia. Oczywiście zależnie od spodenek i kieszeni. W takim wypadku dobrze byłoby mieć telefon w futerale na ramię. Czyli taka opaska na ramię, gumowa albo zaciskana. I wtedy problem sobie, przepraszam, i wtedy telefon mamy przyczepiony do ramienia i problemu nie ma. Co jeszcze bym mam tu powiedzieć? Jeżeli chodzi o bieganie, może dodam taką informację. Jeżeli chodzi o bieganie, jedynym telefonem tak naprawdę, z którym dobrze mi się biegało, czy to po lesie, czy po parku, była Nokia 3120, ale to może niektórych z Was śmieszyć. No, tak więc jeżeli chodzi o inne telefony typu S4, S4 Zoom, Nokia, jakaś 820 i tym podobne, no niestety, ale w tym sobie nie pobiegacie. No chyba, że ktoś jest naprawdę uparty i nawciska do kieszeni dużo różnych rzeczy, żeby ten telefon nie latał. Dobra, ale wróćmy do obudowy. Spasowanie elementów moim zdaniem stoi na bardzo wysokim poziomie. Klapkę boczną można bez problemu otworzyć, baterię można wymienić. Dla mnie osobiście to świetne rozwiązanie i nie ma co tego krytykować. Jakby nie było. Samsung sprzedaje najwięcej telefonów i gdyby rzeczywiście aż tak ludziom to przeszkadzało, że obudowa jest plastikowa, co mnie oczywiście w ogóle nie przeszkadza i moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie, to by ich nie kupowali, a jednak wielu ludzi kupuje te telefony i jest z nich bardzo zadowolonych. Waga tego smartfona to 208 gramów, a wymiary to zaledwie około 126 mm na 64 mm. Przy głębokości 15,5 mm. Tak więc głębokość, czyli powiedzmy grubość dla nas, może wydawać się spora, ale popatrzcie na moją dłoń. To nie jest jakaś specjalnie duża dłoń i bez najmniejszego problemu trzyma się w dłoni. Jeżeli chodzi o rozmowy telefoniczne, można sobie tak rękę trzymać, tak. Uwierzcie mi, nie sprawia najmniejszego problemu telefon podczas rozmów telefonicznych przykładanych do ucha. Zero problemu, uwierzcie mi. Po prostu fajnie się rozmawia. Najpierw oczywiście byłem krytycznie nastawiony do tej konstrukcji, ale pobawiłem się tym telefonem, potestowałem, poużywałem wieczorem, w dzień, na imprezach i tym podobne. Zero problemów, naprawdę. Zachwyt ludzi do tego telefonu był spory. Dlaczego? Po pierwsze się śmieją, o jaki dziwny telefon, o jaki dziwny telefon. Tylko dając ten telefon komukolwiek do ręki, masz, zrób sobie zdjęcie, nagle człowiek jest oczarowany. Jeżeli chodzi o to, co tu widzicie, obiektyw tego aparatu, lampa błyskowa, lampa doświetlająca, pomagająca ustawić ostrość, czy to w kompletnie czarnym oświetleniu. Cudo. Normalnie można powiedzieć, że jest to aparat ze średniej półki, aparat kompaktowy średniej, a może nawet wyższej półki. Szczególnie jeżeli patrzymy na ten
optyczny zoom 10 razy, to na, uwierzcie mi, cudo. Ok, na dolnym boku urządzenia znajduje się mikrofon. Tutaj, w tym miejscu. Złącze komunikacyjne ładowania mikro USB. Tutaj. Oraz klapka plastikowa umożliwiająca dostęp do baterii oraz gniazda karty micro SIM. Wystarczy podważyć w tym miejscu i gotowe. Tam mamy baterię i miejsce na kartę micro SIM. Bardzo ciekawe rozwiązanie moim zdaniem. Na prawym boku znajduje się guzik blokady, czyli i zasilania oczywiście, to jest ten u góry guzik. Guzik głośności, ten podłużny. Oraz duży, okrągły spust aparatu fotograficznego, dwustanowy oczywiście, taki jaki mamy w normalnych aparatach cyfrowych, czyli do połowy i oczywiście, gdy ustawię ostrość, klik. Na lewym boku znajdziemy gwint do statywu 1,4 cala, jeżeli dobrze pamiętam, czyli standardowy statyw, spokojnie podepniemy i położymy telefon sobie na statywie, możemy sobie robić jakieś widoki, panoramy, czy też oczywiście podpinając go do statywu normalnego, oczywiście dużego, tworząc sobie na przykład jakieś super widoki samochodów wieczorem przejeżdżających i te ślady świateł. Dlaczego możemy to robić? Bo możemy tutaj w tym telefonie, o czym Wam powiem oczywiście później, ustawić sobie czas migawki i tym podobne, jak w lustrzankach lub wyższej klasy aparatach kompaktowych. Ok, to tak więc na lewej stronie mamy tutaj. Gwint do statywu oraz oczywiście gniazdo kart micro SD w tym miejscu. Wystarczy oczywiście podważyć paznokciem i tu sobie możemy wsadzić kartę micro SD. No i oczywiście, co nie jest, nie powinno być zaskoczeniem, możemy wsadzić kartę aż do 64 GB. Dla ludzi, którzy będą mieli ten telefon, myślę, że to będzie może nie niezbędne, ale jakąś 32 GB lub 64 GB kartę pamięci, szczególnie szybką, około minimum 10 klasy szybkości, która zapewnia minimum, jeżeli dobrze pamiętam, 10 megabitów na sekundę zapisu, będzie to niezbędne. Szczególnie, że umożliwia ten aparat tworzenie filmów też Full HD 30-klatkowych. Tak więc karta pamięci myślę, że będzie dla każdego tutaj bardzo potrzebna. Ok, przejdźmy górny bok, górna część telefonu. Mamy gniazdo słuchawek mini jack 3,5 mm w tym miejscu. Mamy także w górnej części diodę podczerwieni. O, w tym miejscu ona jest. Po co ona jest? Ona jest po to, że możemy sobie korzystać z aplikacji Watch On albo także innych aplikacji, które umożliwiają nam sobie telefonem zmianę na przykład kanału, głośności w telewizorze, telewizorach w miejscu zamieszkania, a także w innych miejscach, gdzie po prostu mamy telewizor. Możemy sobie zwiększać głośność, zmienić kanały. Uwierzcie mi, bardzo ciekawa rzecz, jeżeli ktoś nie lubi używać swojego pilota albo pilot, który mamy do telewizora, się po prostu zepsuł. Tak więc ta podczerwień umożliwia nam sterowanie urządzeniami na podczerwień, na przykład telewizory, DVD, wideo i tym podobne. Co my tu jeszcze mamy u góry? U góry mamy jeszcze dodatkowy mikrofon, który pewnie wysłuchuje szumy różne i dostosowuje głośność naszego głośnika. Na tylnej części telefonu mamy metalowy obiektyw aparatu Samsung. To jest Samsung Lens 4.3 do na 43 mm. Może pokażę Wam. Stosunek 1 do 3.1 do aż 6.3 przesłony. 24 mm. Super sprawa. Oczywiście, jak widzicie, obiektyw jest zamykany, rozsuwany. Po co? Właśnie po to, żeby kurz tutaj nie wlatywał i w kieszeni, gdy trzymamy ten telefon, mamy obiektyw zabezpieczony. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, no to oczywiście co? Lampa ksenonowa. Każdy zwrócił na to uwagę. Co umożliwia lampa ksenonowa? Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć. Czyli to samo, co w zwykłym aparacie. Nagły błysk, bardzo mocny, scena doświetlona, zdjęcie wychodzi prawie zawsze bardzo dobre. Mamy tutaj także lampkę asystującą, taką pomarańczową, znaną z większości aparatów kompaktowych. Super sprawa.
Kompletnie czarne pomieszczenie, ciemno, impreza. Lampka pozwala szybko ustawić ostrość. Aparat w trybie automatycznym robi nam, znaczy nam, robimy nim bez problemu zdjęcie na imprezie ostre, szybko, bez najmniejszego problemu. Ok, co mamy na przednim panelu dotykowym? W górnej części mamy czujnik zbliżeniowy. Tak. Czujnik oświetlenia RGB, czyli red, green oraz blue, ale także i białego światła. Kamerę przednią, oczywiście tutaj. Oraz głośnik. To chyba nie podlega wątpliwości, że tu jest głośnik taki duży, ponieważ w każdym chyba Samsungu wygląda on podobnie, albo tak samo. Zaś na dolnej części panelu mamy fizyczny guzik, tutaj, standardowy z Samsunga. To jest guzik menu, czyli od razu możemy sobie do menu głównego przeskoczyć. Oraz po dwóch stronach guzika fizycznego, czyli tego, mamy takie guziki jak menu po lewej stronie. Teraz go nie widać, bo telefon jest wyłączony. I po prawej stronie mamy guzik wstecz. Czyli trzy guziki są, z czego jeden jest fizyczny. Ok, tak więc o budowie tyle. Przejdźmy do następnej części.